Bardzo często jest tak, że w takim terenie skalnym, jak gdzieś tam, jak nie na spinaniu złapie mnie ta burza, to odrzucam sobie takie elementy metalowe, jak tutaj gdzieś mam ze sobą gdzieś przy uprzęży elementów metalowych. To wszystko to odrzucam na bok i izoluję się, podkładam sobie plecak pod siebie, siadam sobie, zwijam się w kulkę, siadam na takim plecaku gdzieś w takim miejscu nieeksponowanym sobie gdzieś siedzę i muszę przeczekać tą burzę. A jeszcze możemy wrócić do tego ukąszenia przez zimę, bo czasami jest tak, że możemy zdementować te niektóre informacje, jak się zabezpiecza, bo jakby nieraz gdzieś tam, jak jeszcze gdzieś dodatkowo mieszkacie na wsi, tak jak ja na przykład mieszkam, to bardzo często jest tak, że u mnie pod chałupą nieraz jest, czy jakaś żmija się pokazuje, przejdzie gdzieś, albo gdzieś w jakimś deskach, gdzieś tam te żmije się mogą zrobić sobie gniazdo i gdzieś tam będą funkcjonować, więc też warto wiedzieć, jak się zabezpieczyć, jak w sytuacji takiej, jak dojdzie do ukąszenia. Często jest tak, że dorośli lekceważą te ukąszenia, bo mi nic nie jest, ale po ukąszeniu może dojść do jakichś powikłań, na przykład po pół roku, po roku może dojść do powikłań i bardzo często jest tak, że my to lekceważymy. W sytuacji dzieci nigdy tego nie lekceważymy, zawsze trzeba jechać i skonsultować to z opieką medyczną. I bardzo często jest tak, że gdzieś ktoś uczył nas wcześniej i nasi starsi dziadkowie opowiadają o historii, o zakładaniu opasek uciskowych. Jak chodzi o ukąszenie przez żmiję, nie zakładamy żadnych opasek uciskowych. Słuchajcie, bo ten jad i tak się rozejdzie. Nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, żeby się nie rozszedł w krwiobiegu. Natomiast stosujemy unieruchamianie kończyny, czyli unieruchamiamy kończynę po to, żeby nie ruszać tą kończyną, nie prowokować jeszcze do większego krwiobiegu, czyli do tego, że ta krew się szybciej porusza. Więc unieruchamiamy taką kończynę, przemywamy wodą, odkażamy po prostu to miejsce, gdzie ukąsiła nas żmija, zabezpieczamy to gdzieś bandażem, jałowymi opatrunkami, unieruchamiamy kończynę i jak najszybciej konsultujemy to w szpitalu. Dawniej było jeszcze też taką metodą, że mówili o nacinaniu. Tak, no nie nacinamy, nie wysysamy jadu. Tak samo wysysanie, że a jak ktoś, powiedzmy, ma zdrowe zęby i tak dalej, że może nie ma nic takiego, w tej chwili się tego nie robi. To było dawno i to już nieprawda jest. Wystarczy zwykle, najzwyklej przemyć, założyć sterylny opatrunek, unieruchomić i transport do szpitala.